Dzień dobry, panie marszałku. Witam serdecznie, dzień dobry. Wczoraj zarząd województwa podjął decyzję o przyjęciu rezygnacji dyrektora Filharmonii Bogusława Dawidowa. Co przekonało zarząd do podjęcia właśnie takiej decyzji? Ja myślę, że tutaj trzeba jasno powiedzieć, że taka instytucja jak Filharmonia przy takim, powiedziałbym, zdecydowanym sprzeciwie wobec dyrektora, wobec dyrygenta, równocześnie nie ma szans na normalne funkcjonowanie. Kilka przykładów, które w Polsce ostatnimi laty chociażby były, Filharmonia Białostocka, jeszcze inne, pokazały, że bez akceptacji ze strony muzyków możliwości zarządzania filharmonią i dyrygowania są praktycznie żadne. I to przeważyło, jakkolwiek też trzeba powiedzieć, że zarządziliśmy, przyjęliśmy, nawet wybraliśmy firmę audytorską, która ma dokonać takiego dokładnego sprawdzenia funkcjonowania i działalności Filharmonii w kontekście finansowym, w kontekście organizacyjnym, kadrowym. A oprócz tego chcielibyśmy także, żeby przez okres do czasu formalnego odwołania, który to będzie parę tygodni trwał, bo musimy się zwrócić o opinię, powtarzam, opinię do Ministerstwa Kultury, związków zawodowych czy związku stowarzyszeń twórczych, no ta filharmonia funkcjonowała normalnie. Stąd też apel na koniec naszego, można powiedzieć, wystąpienia w tej sprawie o uspokojenie nastroju filharmonii adresowany do muzyków. Ale to oznacza, że istotniejsze były te argumenty związane z relacjami pracowniczymi niż kwestie finansowe filharmonii? Te jedne i drugie były wzięte pod uwagę tak naprawdę. Natomiast kwestie finansowe, to my, można powiedzieć, na ten moment jeszcze nie mamy ich dokładnie rozpoznanych, bo ten audyt dopiero w najbliższych tygodniach będzie rozpoczynał działalność. Mam nadzieję, że do końca bieżącego roku zakończy się ten audyt i wtedy będziemy mieć jasność, ile tak naprawdę różne tam zarzuty, które były formułowane, faktycznie jak one się przedstawiały. Nie ma co ukrywać natomiast, że sytuacja finansowa ogólna Filharmonii jest zła. A czy to oznacza, że Filharmonia i dyrektor Dawidow trochę wymknęły się spod kontroli zarządowi województwa? Nie powiem, czy się wymknęły spod kontroli. Na pewno wyjazd do Stanów Zjednoczonych okazał się być deficytowy. To już nie ulega najmniejszej wątpliwości. Myśmy przecież pewną korektę w związku z tym wyjazdem 3-4 miesiące temu właśnie zrobili, próbując dofinansować Filharmonię na pokrycie tej straty. Jaka to była kwota? 1 400 000 zł. Dostała Filharmonia dodatkowo od Filharmonia dostała bodajże we wrześniu albo w sierpniu bieżącego roku. I mimo tej dodatkowych pieniędzy jeszcze musiała zaciągnąć kredyt. I mimo tego jeszcze musiała zaciągnąć kredyt. Stąd ten audyt jest, tak jak powiedziałem, niezbędny. Ja myślę, że on był jakimś takim drugim elementem, który był rozważany wczoraj na zarządzie w kontekście przyjęcia rezygnacji pana dyrektora Dawidowa. Panie marszałku, czy teraz jest jakiś plan na wyciągnięcie Filharmonii z tych problemów finansowych? No, będą większe pieniądze na przyszły rok? Ja myślę, że panie redaktorze, większych pieniędzy nie będzie, bo i nie trzeba. Gdybyśmy odjęli te ekstra pieniądze, które zostały uruchomione, od łącznej dotacji, która w tym roku wyniesie z tymi pieniędzmi 1 400 000, 8 milionów, prawie 900 tysięcy, to mamy 7,5 miliona złotych. I na przyszły rok mamy zaplanowane dla Filharmonii 7,5 miliona złotych. To i tak będzie absolutnie najwięcej spośród wszystkich naszych jednostek kultury samorządu województwa. I to jest poziom taki mniej więcej jak w 2008 roku był. Więc to są rzeczywiście spore pieniądze. Jeszcze powiem, że gdyby porównać ten poziom dotacji dla naszej Filharmonii, to on jest na poziomie większych miast, większych filharmonii. Panie marszałku, zostańmy przy pieniądzach, ale zmienimy trochę temat. Wczoraj dziennik Gazeta Prawna napisał, recesja atakuje w regionach, że w skali całego kraju wskaźniki gospodarcze są dobre, ale są 4 regiony, które mają te wskaźniki słabe, dotknięte recesją. My także jesteśmy wymienieni w tym gronie. Tak, rzeczywiście to są oficjalne dane statystyczne 2009 rok, które pokazują, że przy wysokim, jeszcze wtedy wyższym niż obecnie, tempie rozwoju, ten 2009 rok to też było ponad 2%. Kilka województw, w tym nasze, tak naprawdę
dotknęła już recesja, w tym sensie, że PKB nie miał ujemny rezultat. I sądzę, że tutaj wiele czynników się na to złożyło. Właśnie, co takiego? Ale jednym z elementów z pewnością jest to, że nie było u nas, jak do tej pory, nie ma nowych, dużych, poważnych, większej ilości poważnych inwestycji. PKB jest nakręcane konsumpcją oczywiście, ale także inwestycjami. I chwalicie cały czas małe, średnie przedsiębiorstwa, które u nas funkcjonują, ale jednak te duże są niezbędne. Te duże są niezbędne. My rzeczywiście co do ilości małych, średnich przedsiębiorstw dobiliśmy prawie do 100 tysięcy, 99 tysięcy, jest jakiś przyrost. Skala całkiem mała nie jest. Natomiast tak naprawdę ilość tych dużych przedsiębiorstw, mamy raptem 12 bodajże przedsiębiorstw powyżej 1000 zatrudnionych. No to już świadczy o tym, że ta skala, bym powiedział, ta masa krytyczna w tych dużych przedsiębiorstwach jest bardzo mała. I wystarczy dla przykładu, i takim rokiem był rok 2009, pewna recesja w określonych branżach, które są charakterystyczne dla naszego regionu, jak na przykład branża chemiczna, i już są problemy, bo 2009 w chemii był trudnym rokiem. To jest czas, kiedy azoty miały duże problemy. Dokładnie tak. Kędzierzyńskie. Panie Marszałku, przenieśmy się teraz do Brukseli, spróbujmy ocenić polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jaka jest Pana ocena? Ja myślę, że to był wyjątkowo trudny okres, w którym przyszło Polsce zarządzać sprawami unijnymi. Wiemy, jak w ostatnich miesiącach dynamicznie się zmieniała sytuacja finansowa, zadłużenie już nie instytucji, nie banków, nie firm, ale krajów. Prawda? Pamiętam, jak prezydencja się zaczynała, mówiliśmy o tym, jak wyciągnąć Grecję z problemów. Pod koniec tej prezydencji mówimy o tym, jak uratować Unię Europejską. Dokładnie tak. To jest ta skala zmian. Parę miesięcy temu to Grecja była tylko na tapecie, pewne pakiety pomocowe dla Grecji, a teraz mówimy, czy się uda utrzymać strefę euro i Unię Europejską. Rzeczywiście tutaj chyba Unia Europejska, to jest moje przekonanie, musi głęboko zmienić zasady funkcjonowania. Traktat lizboński musi ulec zmianie. Polska powinna wszystko robić, żeby Unia się utrzymała jako całość. I także, żeby nie doszło do podziału na te dwie prędkości, szybsze kraje i wolniejsze kraje. A jeśli już, to powinniśmy wszystko zrobić, żebyśmy dołączyli do tej grupy pierwszych. Myślę, że polska prezydencja temu służyła, ale również polska prezydencja zajmowała się przygotowaniem do projektu budżetu 2014-2020. Bardzo poważne działania były podjęte i zrealizowane, bo dla przykładu 6 października pokazał się pakiet rozporządzeń wykonawczych, oczywiście jako projekty w kontekście przyszłej polityki spójności, przyszłego budżetu 2014-2020. To była ogromna robota. Ta dyskusja nad tym pakietem rozporządzeń się rozpoczyna, ona się będzie jeszcze w 2012. No i ważne są efekty, że mamy szansę na podobne pieniądze jak w tym poprzednim. A jeśli by przyjąć, że Unia utrzyma się i że się nie dojdzie do najgorszych sytuacji, to projekt budżetu 2014-2020 jest dla Polski korzystny, bo zakłada około 80 miliardów euro, to nawet jest więcej ciut niż było to w tym okresie 2007-2013. To po pierwsze, a po drugie, co równie ważne, że Polska w jakimś sensie przeforsowała i takie przekonanie w Brukseli już jest, że powinny być łączone programy. Najlepiej, żeby był jeden program wielofunduszowy. O tym się już coraz bardziej mówi, czyli co najmniej będzie połączenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli tego funduszu na projekty twarde, z Europejskim Funduszem Społecznym, czyli środkami z kapitału ludzkiego na projekty miękkie. I one powinny być, te proporcje, kształtowane w Warszawie, w Opolu, we Wrocławiu. A jaka ta prezydencja była dla regionu opolskiego? Mieliśmy 3-dniową prezentację w Brukseli. Tak, no była ta prezentacja w Brukseli. Oczywiście opinie były jak zwykle mediów różne. Ja uważam, że odbiór był naszej prezentacji przez mieszkańców, urzędników brukselskich dobry. Myśmy się rzeczywiście tam pokazali i głośno, i tak dynamicznie. I setki ludzi obserwowało to, cośmy się pokazywali na placach między parlamentami w Brukseli. No ale teraz kończymy już tak naprawdę tą prezydencję. No, finał. Chciałem serdecznie zaprosić
wszystkich państwa, Poland w szczególności, na podsumowanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Takim wydarzeniem, szlagierem można powiedzieć, to będzie rynek w Opolu o godzinie 14. Rozpoczyna się piękna impreza, będzie uroczyste otwarcie imprezy, będzie hymn Unii Europejskiej, będą różne występy, ale clou programu, na który serdecznie zapraszamy wszystkich, to jest godzina około 16:45, występ zespołu Zakopane, myślę, że przyciągnie tysiące Opolan. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Józef Sebesta, marszałek województwa Opolskiego. Dziękuję serdecznie.